Jesteśmy tutaj na boisku do koszykówki, więc musimy grać z tym, z czym mamy, ale przede wszystkim jest to inicjatywa teraz dla wszystkich najważniejsza, czyli gramy dla Ukrainy i fajnie, że tutaj jesteśmy podmuchować przerwy, bo wiadomo, że jeszcze był COVID, też nie mogliśmy być na tym charytatywnym evencie, więc cieszę się, że tutaj jestem ponownie. Z drugiej strony to etap takich przygotowań dla Pani do Wimbledonu, bo będzie Pani grała na trawce, już nie na parkiecie. Cieszę się Pani na tę inicjatywę, na te zakończenie. Tak, bardzo się cieszę. To jest jednak ogromny prestiż, granie legend, zwłaszcza na Wimbledonie. Czasem się niektórzy śmieją, że tam się ciężej dostać, ponieważ jest tylko 16 miejsc i jest to na zaproszenie, więc samemu prosić się nie można. Ale bardzo się cieszę, bo jednak jest to taki dodatkowy challenge. Też tam nie gra byle kto, bo jest Hingi z Clijsters, dziewczyny, które też przed chwileczką grały, więc trzeba jednak troszkę pokonować, żeby na włosy pokazać. Odżyją wspomnienia, a z drugiej strony też Serena Williams powróci po tej długiej przerwie, więc może będzie też nawet okazja do spotkania się. Sama jestem ciekawa, co pokażę. Myślę, że dalej walczę o tego jednego szlema, żeby mieć rekord. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jeszcze da radę. Tym bardziej, że tak naprawdę trawa jest coraz wolniejsza i tutaj naprawdę trzeba zagrać dłuższe mecze niż to było kiedyś, kiedy te mecze trwały godzinę czy półtorej. Tutaj jest 7 meczów, także nie wiem, jak to da radę. Sama jestem bardzo ciekawa, w jakim formie będzie i jak przyjedzie. A jeżeli chodzi o to moje osoby, to są krócą wspomnienia, ponieważ jednak tam się jeździło przez kilkanaście lat, od czasów jeszcze juniorskich, więc fajnie ponownie zobaczyć obiekt, zobaczyć stare, dobre twarze, których się nie wzięło też parę lat, więc bardzo się cieszę. Muszę zapytać na koniec jeszcze o to, jak będzie Idze Świątek trudno już od razu na drugiej wielkiego szlema na trawie, nie mając tych sprawdzianów po łączce. Z drugiej strony ta przerwa zasłużona, ale obawia się Pani o to, że właśnie ta nawierzchnia może być trochę bardziej wymagająca przez tę przerwę? Na pewno tak, ponieważ jednak mecz jest co innego niż trening, więc na pewno trenuję na trawie i pewnie będzie wcześniej już w Londynie. Ale na pewno mecz to jest coś innego, ale to myślę, że to jest pytanie do ligi, jak ona się czuje, nie grają żadnego meczu na trawie. Może ja bym pomyślała na przykład o Debrów i Isbern, jak to na przykład gra Serena, żeby jednak mimo wszystko nie robić sobie jakiejś dużej presji, grać na spokojnie, na pół kortu i tam sobie zagrać debla. Ale to już jest indywidualna bardzo sprawa, jeżeli ona nic nie gra, znaczy, że po prostu dobrze to nie czuła i na pewno sobie da radę.